siemaneczko ludziska, tu Pajter, no i widzimy się w drugim odcinku Sky Factory, na którym gram na modach właśnie tego oto Skyblocka. I jak tutaj widzicie, patrzcie tutaj w ogóle co mam z tyłu, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Mam 9-ogonowy ogon, czy jak to tam nazwać, tak to w ogóle się zmienia. Tutaj jak wyciśniecie Escape, tutaj właśnie rozkimałem, że można wybrać sobie różnego rodzaju ogony, ptaka, kota, nie wiem, jakiegoś tam, no... Devil, czyli tam diabła i przeróżne jeszcze, przeróżne rzeczy, ale ten mi się najbardziej podoba. Nie wiem, czy kojarzycie Nine Tails, czyli ogon z Naruto, 9-ogonowego lisa. Nie wiem, czy ktoś z was ogląda Naruto, no ale ten mi się właśnie podoba. No i dobra, mniejsza o tym, tutaj jak widzicie, jest mój grób. Właśnie niedawno zginąłem przez creepera. Zaczęło mi się tutaj respić i właśnie się też pewnie będziecie dziwić, skąd mam łóżko itp. Dlaczego to drzewo jest takie białe. Otóż rozkimałem powiedzmy parę rzeczy. No i właśnie z tym powiedzmy z wami się teraz podzielę, ponieważ no chcę po prostu grać krok po kroku, tak aby abyście w ogóle, no ten, nie przegapili nic, tak? Bo ja na przykład też nie znam ogólnie możliwości tych modów. No i fajnie było, jakbyśmy się uczyli, powiedzmy, razem, wspólnie, tak? A tutaj, jak widzicie, mam taki fajny crafting table. Jeszcze pokażę wam, jak się go craftuje. Zobaczcie, zrobicie sobie taki zwykły crafting table. Jeszcze jeden i te dwa... A nie, jeden. Czemu jeden? A, ten jeden, tak, ten jeden się craftowało. No i wtedy macie o taki crafting table, czyli to się nazywa crafting station ogólnie. Patrzcie, tutaj piszę crafting. Czekajcie, gdzie my to mamy? Crafting, tutaj tego nie... He. Czekajcie, aż muszę spojrzeć jeszcze raz. Crafting station, tak to się nazywa. Nie wiem, dlaczego mi tutaj nie wyświetla. Crafting station. A, dobra, jest tutaj. Kliknę na to i zobacz, to się robi po prostu z jednego zwykłego craftingu. Taka jakby jaka nowość. Dobra, tutaj widzieliście, creeper zaczął mi tutaj niszczyć. Muszę i tak wziąć guziki zęczącowałem. Dobra, może później mi się one przydadzą. To przeniosę tutaj. Bo jeszcze fajnie było, gdyby nie lagowało. Nie wiem, dlaczego laguje. Powiedzmy, że naprawię teraz tutaj moją ziemię, moją posiadłość i zaraz zacznę wyjaśnić wam mniej więcej co ja tak o, powiedzmy, zrobiłem. Czemu mi się to wszystko przesunęło na dół? Nie wiem, coś nacisnąłem. W każdym bądź razie muszę jeszcze tutaj posadzić tą sadzonkę. No i jak tu wcześniej wspominałem, ten kruk, oto ten haczyk, nie wiem czy jak to nazwać, jakiś sierp, kosa, jest bardzo, bardzo przydatny na tym, powiedzmy, skyblocku, na tym modzie, ponieważ z tego, jak wcześniej mówiłem, lecą właśnie sadzonki, jabłka, jak i takie robaki, co nie? Czyli właśnie to, jak wcześniej wam wspominałem, no znowu coś zrobiłem nie tak, znowu mi coś tutaj zniknęło. Jak wam wcześniej wspominałem w tej książeczce fioletowej na zadania, trzeba było uzbierać właśnie, znaczy zrobić ten kruk z tych z liści, tak, aby otrzymać sadzonki, jak jakieś silkworm, jakieś takie robaki, co nie? I właśnie te robaki powodują, że te drzewo robi się właśnie takie białe. Zobaczcie, tak oto wyglądają te dziwne robaki. Ja oczywiście gram teraz na standardowym texture packu, ponieważ większość z was zna taki, ale zobaczcie tutaj, patrzcie teraz po prawej stronie, jak on tutaj się rusza z takim zielonym oczkiem. Jak go posadzę teraz właśnie na liściu, on po prostu zarazi nam te drzewo, co powoduje, że te drzewo staje się właśnie takie białe, nie? A co z tego mamy? Zobaczcie. Zobaczcie, co z tego będzie dropiło. Mamy po prostu pajęczynę. Zobaczcie. Z której właśnie zrobiłem wełnę, no i dzięki temu otrzymałem łóżko. No i tego
niestety trzeba będzie robić masowo, dużo nam tego będzie potrzeba. Także nie wiem, ja nie będę na przykład cały czas stał i czekał, aż mi te drzewa urosną, które rosną mi bardzo, bardzo wolno. No ale tutaj tak dla pokazu zaoram może najpierw te pole, że tak powiem, zetnę te wszystkie liście, bo mi będą potrzebne właśnie, będą właśnie mi potrzebne, powiedzmy, te pańczyny, tak? Ups. I nie chcę tracić właśnie tutaj niczego. Drzewa mogę zaraz, w sumie mogę też ściąć. No i ogólnie jak tu już będziecie oglądać te odcinki, jak już wspomniałem, macie wakacje. Ja niestety nie, dlatego też ja będę nagrywał te odcinki z tej serii tak rzadziej niż odcinki inne. No i jakoś tak to będzie. Tutaj sobie poczekam, aż większość tych, powiedzmy, tych liści się zarazi, a tymczasem skraftuję coś jeszcze. Czekajcie, nie tak. Nie tak to miało być. Nie tak to miało być. Będę tutaj kraftował coś. Tylko... No kurczę, zapomniałem tylko, jak to się kraftuje. Ale chyba sobie już właśnie przypomniałem. Trzeba zrobić coś takiego, aby uzyskać właśnie takie oto coś. No i teraz będą mi potrzebne jeszcze patyki, których oczywiście nie mam, jakich potrzeba, że tak powiem. Czekajcie, zrobię sobie kilka patyków, chociaż nie wiem, ile mi tu już będzie potrzebne. Myślę, że 10 tutaj teraz wystarczy, że jak teraz skraftujemy coś takiego... Czekajcie, chyba nie tak. Tak to było? Tak, 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 tak. Otrzymamy tak zwany Oak Sieve, tak? Czyli sitko, które właśnie postawimy sobie gdzieś tutaj obok. A do czego one jest, właśnie wam tutaj za chwilę pokażę. Skompostuję sobie właśnie sadzonki. Mam jeszcze tutaj, jeszcze mam nawet sporo. Ja może sobie wezmę sobie te 26. Ogólnie widzicie tutaj te beczki, one są też dobre do zbierania wody z deszczu, tak? Tylko jak na razie, nie wiem, jestem na biomie tajga, coś tutaj w ogóle nie pada deszcz ani nic, także nie wiem dlaczego tutaj wody się nic nie zbierało. Ja może jeszcze sobie zainfekuję za ten czas kolejne drzewa. Czekajcie, może użyję to, bo mi będzie jeszcze trochę... Czekajcie, tutaj mamy te wszystkie rzeczy. Sadzonek właśnie mam trochę, także czekajcie, mogę jeszcze jednego robaka tu postawić, jednego tu. Jednego sobie zachowam, bo nie wiem, czy one będą mi je kiedykolwiek jeszcze dropiły, no ale jak tutaj widzicie, mam jeszcze 4, także nie mam co się obawiać. Tutaj mamy, o, właśnie trawę, biorę sobie ją i zobaczcie, teraz mamy takie sitko, nie? Umieszczę tutaj jeden blok trawy i jak będę prawym przyciskiem myszy jechał, to zobaczcie tutaj, zobaczcie jak w ogóle tutaj, zobaczcie jak tam się kruszy pod spodem. Idzie ziemia przez sitko i dało nam w tym momencie 3 stona, co nie, to powtórzę jeszcze te 2 razy. Zobaczcie co się dzieje. Mam już 5 stona, chociaż to będzie zdecydowanie za mało. Mam 7 stona, mam 9 stona, pójdę do craftingu. Znaczy powiedzmy kamień, to był właśnie jakiś kamień. Czekajcie, sprawdzę jeszcze coś, czy coś się jakoś inaczej da kraftować, czy tylko tak? Nie. No i z tego otrzymam na przykład pierwszy cobblestone. I tak dalej, zobaczcie. I dzięki temu sitkowi w ogóle, czekajcie, sprawdzę jeszcze, czy da się coś z sadzonki zrobić, a może z drzewa? Przez sitko? Nie. Tutaj jak widzicie na razie da się ziemię. Tego się nie da. A propos, też możecie właśnie skompostować sobie z tego te oto nitki też, które mogą iść jako kompost, albo po prostu sadzonki, czy jeszcze nawet nie wiem co jeszcze. Czekaj, zaraz wszystko to tutaj coś wpiszę. Jak to się zwało? Si? Jak to się zwało? Ciekawe, czy mogę w ogóle to... Tak, dobra, można to wziąć. O, akcy i ewy. Dobra. No,
Muszę tutaj właśnie napisać. Aha. Czyli mamy różnego rodzaju właśnie sitka. My mamy te i zobacz, tak się właśnie to kraftuje. Ale... ciekawe, czy jeszcze jest pokazane, co my z tego możemy robić. Nie, tu też mi całkiem pokazuje coś innego. Dobra, nie chcę tutaj zawracać wam głowy. Powiedzmy, pierwsze rzeczy, które chciałem wam pokazać, właśnie pokazałem. A teraz mi nic innego nie pozostało, tylko czekać. Czekać, może sobie go tu postawię, to sitko. O, dobra. Czekajcie, jeszcze sobie zrobię kolejny kamień. Może kamień wylecie albo coś innego, bo czasami wylatuje też coś innego, nie tylko... stone. Mamy kobla. Mamy pierwsze 3 koble, ale ten kobla oczywiście sobie zachowam. To też zachowam. To też. Wszystko sobie zachowam. Czyli tak. Nasza książka zadań. Mamy tak. To zdobyliśmy. Tu zrobiliśmy ziemię i zrobiliśmy właśnie tą beczkę. Zaraziliśmy drzewo robakiem. No i użyliśmy właśnie tego kruka, aby zebrać pajęczynę, czy nitki. To już zrobiliśmy, czyli pierwszą stronę mamy już praktycznie zaliczoną. Tutaj trzeba skraftować właśnie sieve. To jest właśnie to, co teraz zrobiliśmy. Następnym zadaniem będzie zebranie... zebranie właśnie w beczce wody. Potem z tego mamy skraftować... czekaj, craft cobblestone from the small stone, aha, czyli tak, to już też zebraliśmy, bo czyli zebraliśmy małe kamyki, aby skraftować z niego stone. Czekaj, skraftuj cobblestone, czyli bruk, z małego kamienia, który dropi właśnie z dirta. Dobra, potem z tego mamy zrobić młotek, który przekształci cobblestone w gravel, a z gravelu dostaniemy piasek, a z piasku mamy jakiś dust. Tylko słyszę pająka! Szybko, dwójka! Wow, nie to co trzeba nacisnąłem! Moby nam dropią. Wow, mamy głowę pająka. Mamy głowę pająka. Wow, moby nam dropią. Czyli tak. Teraz weźmiemy to i zrobimy to i będzie nam czekajcie, dwa. Jak się nie mylę, to na zrobienie młotka potrzebne nam będzie... czekaj, nie, tak się robiło, tak? Tak się robi młotek. I teraz co? Zobaczymy, czy to tak ma być. Tak to ma być? Nie, jak to mam teraz przekształcić? Sorry, ale nie wiem, jak ma przekształcić właśnie tego dirta. Dobrze, tam przeczytam. Tak, użyj młotka. Mam też młotek, nie? Właśnie młotek. Dziwne. Jak to się robi? Może tutaj jakoś? Nie. Nie wiem, jak się w tym momencie robi. No, ale tak czy siak, te pierwsze właśnie rzeczy wam pokazałem. Myślę, że... kurczę. Jak to przekształca? Może to coś jeszcze jakieś narzędzie do tego potrzebne? O którym nie wiem. No, ale dobra. O tym dowiecie się w następnym odcineczku. Ponieważ ja chcę robić to... powiedzmy... krok po kroku razem z wami, ponieważ większość z was pewnie też nie grało na modach. A tymczasem może najpierw się położę, zrobimy tutaj dzień. A, jeszcze jedna taka ciekawostka, o której właśnie zapomniałem powiedzieć. Dobra, powiedzmy na to, że zrobię tylko symetrycznie, tak jak ja tutaj robię. Zrobimy sobie symetrycznie wszystko. 2, 3, 4, 5, bo robię co 5 kratek tego, co nie? Żeby miał odstępy właśnie co do tych drzew. Muszę posadzić jeszcze sadzonkę, kurczę.
teraz tak, jest taka ciekawostka. Jest taka jeszcze ciekawostka. Aby te drzewa właśnie urosły, to musicie robić coś takiego. Tylko, dobra, nie mówię, co to przypomina. Musicie tańczyć wokół tego drzewka. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale czekajcie. Zanim to zrobię, muszę tutaj obudować, bo w razie by to drzewo urosło, żeby one mnie tutaj na dół od razu nie zrzuciło. Było małe lagi. No i teraz tak. Trzeba tańczyć wokół tego drzewka dosyć szybko i będziecie w którymś momencie widzieć właśnie takie oto coś, jakbyście na to najeżdżali mączką kostną. Właśnie zobaczcie, jak to dziwnie wygląda z tej strony, ale co? Patrzcie, tworzymy drzewko. Już nie powiem, co my z nim robimy, ale to szczegół. Tak przyspieszacie rosnięcie drzewa. Tylko nie wiem, dlaczego w tym momencie one nie chcą rosnąć. Może, czekajcie, wcześniej się patrzyłem tam do przodu i tak robiłem. Może ona nam szybciej rośnie. Bo te drzewa naprawdę bardzo wolno rosną. Bardzo wolno rosną. Dobra, ludziska. To by było w sumie tyle na ten odcineczek. Wiem, on jest krótki, ale strasznie drzewa mi wolno rosną. Ja muszę tutaj jeszcze bardzo dużo rozbudować, a potem zaczniemy się, może, nie wiem, najpierw muszę i tak ogarnąć itemy. Jeszcze nawet dokładnie nie wiem, co mi tutaj jeszcze dokładnie będzie potrzebne, ale póki co zbieram to, co się da, to, co już wiem, no i podzielę się właśnie z tym z wami, co nie? Także następnym zadaniem będzie zamienienie właśnie ziemi w tego. Muszę ziemię zamienić. Czekajcie, bo zapomniałem jeszcze. Ziemia musi się zamienić w co to miało się zamienić? Już nie wiem. W gravel. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Ciekawe, mogę w ogóle tym coś robić? To działa tak samo jak ręka. No to też tak samo dropi. Z tego oczywiście dropi więcej. To jest jakby magiczna rączka. Pajęczyny tutaj mamy. O, drzewko urosło. Lol. Lol, lol, lol. Mamy głowę pająku. Zobaczymy. To będzie mi strasznie wolno szło, z tego co widzę. Ale póki co idzie. Działa, nie? Działa, działa. Także ja się tu zabieram do roboty. Nie chcę was tu dalej przetrzymywać. Widzieliście, co chciałem pokazać, także widzimy się w następnym odcinku, a tym razem muszę ogarnąć, jak przekształcić tą ziemię w gravel i gravel potem w piasek. Nie wiem, nie umiem po prostu w tym momencie. Nie umiem. Czekajcie, bo tutaj mam ziemię i mam ten młotek. A, czy do tego będzie potrzebne jakieś narzędzie? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Tego nie wiem. A, dobra, ogarnąłem teraz. Ale zrobiłem jeden wielki błąd, patrzcie. Żeby uzyskać gravel, musimy najpierw tą oto ziemię zrobić przez sitko, tak? Tylko, zobaczcie, mam znowu tutaj za mało tych kuleczek, no ale nie szkodzi, tutaj jedna była. No i teraz tak, jak zrobimy właśnie te oto, powiedzmy, te kuleczki przekształcimy na kobel i teraz musimy użyć tego oto młotka, o, który przekształca nam właśnie ten oto cobblestone na gravel. A jeżeli rozwalimy teraz ten gravel, otrzymamy piasek. Ups. A jak postawimy to, zobaczymy, co mi to... To będę miał piasek. No dobra. Tak to właśnie miało być. O, ogarnąłem to, takie krótkie cięcie właśnie było, no, ale cóż, dobra ludziska, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jo-o!